Zaloguj się za pomocą przyznanego loginu oraz hasła. Po zalogowaniu wybierz jeden z rodzajów systemów, dachowy lub wolnostojący. Dane kontaktowe są wstępnie uzupełniane z bazy CORAB. Możesz je edytować, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W karcie adres dostawy możesz zlecić dostawę na adres firmy podany wyżej lub wprowadzić inny adres, np. bezpośrednio na miejsce inwestycji. W polu uwagi możesz przekazać dodatkowe informacje, które pojawią się w podsumowaniu oferty i będą widoczne dla operatora przy realizacji zamówienia. Wybierz rodzaj dachu, dla którego planowana jest konstrukcja. Następnie wybierz pokrycie połaci dachu. W kolejnym kroku określ typ szyny, jaki chcesz zastosować. Wybierz model paneli, jakie będą stosowane w instalacji. Wyboru można dokonać wybierając model z listy lub wpisując wymiary modułu samodzielnie. Określ sposób ułożenia paneli. Podaj ilość rzędów paneli. Jako rząd rozumiemy nieprzerwalny ciąg paneli, jeden obok drugiego. Podaj ilość paneli w każdym z wcześniej zdefiniowanych rzędów. W podsumowaniu widać ilość poszczególnych elementów zestawu. Wygenerowane zgłoszenie można przesłać bezpośrednio do CORAB celem realizacji, przekierować ofertę wraz z wygenerowanymi dokumentami na wcześniej podany adres e-mail celem późniejszej realizacji, pobrać w formacie PDF, jak również pobrać uproszczony schemat instalacji w PDF. Na schemacie widać rozmieszczenie mocowań, stosowane szyny, miejsca ich łączenia oraz długości poszczególnych rzędów. W przypadku wyboru dachu płaskiego, w kolejnych krokach określ nachylenie konstrukcji. Wybierz rodzaj systemu między inwazyjnym a balastowym. Określ typ stosowanej szyny. Podaj model paneli. Sposób ich ułożenia. Ilość rzędów paneli i zdefiniuj ilość paneli w poszczególnych rzędach. Dla systemu balastowego nie mniej niż 2 panele w rzędzie. W podsumowaniu zgłoszenia widać zestawienie elementów konstrukcji.
Kompletowanie konstrukcji wolnostojących odbywa się w następujących krokach. Wybierz rodzaj zestawu montażowego. Podaj model paneli, jakie stosowane będą dla inwestycji. Określ ilość stołów konstrukcji. Następnie przy pomocy suwaków przypisz ilości paneli do poszczególnych stołów. Jednocześnie widoczna jest długość całkowita konstrukcji. W podsumowaniu zgłoszenia widać zestawienie potrzebnych elementów.